Święta Rodzina. Święta Rodzina to przede wszystkim święci małżonkowie. To mąż, który kocha żonę i żona, która kocha męża i dopiero później dzieci jako owoc ich miłości. Pismo Święte mówi, po owocach ich poznacie. A więc patrząc na dzieci, które są owocem miłości małżeńskiej, możemy i powinniśmy poznać, jaka ta miłość małżonków jest. Dzieci są takim barometrem, takim miernikiem relacji mąż-żona. Dzieci są po prostu obrazem tego, co się dzieje w domu. I tutaj trzeba zapytać, czy ty jako mąż jesteś zakochany w swojej żonie? Czy ty jako żona jesteś zakochana w swoim mężu? Czy wasza miłość wzrasta? Czy okazujecie sobie gesty miłości, pocałunek na powitanie, przytulenie? Czy trzymasz swoją żonę za rękę, kiedy gdzieś tam razem spacerujecie? Jak to jest z waszą małżeńską miłością po 10, 20 czy 30 latach małżeńskiego życia? Jeżeli nie ma tej wzajemnej miłości, to pytanie, dlaczego tak jest? Co się z nią stało? Wróć teraz w pamięci do początku waszego małżeństwa i zapytaj, dlaczego za nią i dlaczego za niego wyszłaś? Co ci się w niej i co ci się w nim podobało? Czym byłaś zauroczona? Co cię w niej pociągało? Co się z tym dzisiaj stało? Jeśli wasze dzieci nie będą w was widziały piękna miłości, to nie dziw się, że wasze dziecko nie będzie chciało małżeństwa, że będzie z tym tematem zwlekać i odkładać, wręcz od niego uciekać. I podobnie, jeśli wasze dzieci nie będą widziały was jako małżonkach przykładu wiary, jeśli nie będą was widzieć modlących się w domu, jeśli nie będą was widzieć na mszy świętej, u kratek konfesjonału, to nie dziw się, że twoje dziecko ma problem z Bogiem i Kościołem. Nie dziw się. Ale pytaj, co ty jako matka i ojciec powinieneś zmienić, żeby swoje dziecko zachwycić pięknem życia z Panem Bogiem. Jest taka duchowa, a zarazem psychologiczna prawidłowość. Dziecko, które ma problem z ojcem, może mieć problem w relacji do Pana Boga. I podobnie, bo tutaj dopowiem, że bo na Ojca Niebieskiego patrzy przez pryzmat swojego Ojca Ziemskiego. I podobnie jest, gdy dziecko ma problem z matką. Wtedy też może mieć problem w relacji do Maryi. Stąd na przykład może być trudność w odmawianiu modlitwy różańcowej. Lekarstwem na to jest takie powiedzenie: daj przykład, a nie wykład. Więc daj swojemu dziecku przykład pięknego małżeństwa i pięknej relacji z Panem Bogiem, a wtedy jest ogromna szansa, że twoje dziecko założy dobrą rodzinę i będzie mieć dobrą relację z Bogiem. Dzisiejsza uroczystość Świętej Rodziny wzywa nas do świętości. Małżeństwo jest sakramentem, więc myślmy o nim w kategoriach dążenia do świętości, a nie w takich kategoriach, żeby było tylko jako tako. Trzeba sobie uświadomić, że tylko między mężem i żoną jest sakrament. Nie ma sakramentu małżeństwa w stosunku do dzieci, do pracy, domu, samochodu. Nie ma go też w stosunku do rodziców. A więc ty jako mąż jesteś odpowiedzialny za swoją żonę. Ty jako żona jesteś odpowiedzialna za swojego męża. I to jest dla was najważniejsza relacja na świecie, o którą trzeba dbać najbardziej. Kiedy realizuje się sakrament małżeństwa? Czy tylko wtedy, kiedy się razem modlicie? Nie.
Sakrament małżeństwa najbardziej realizuje się wtedy, kiedy się jednoczycie w akcie małżeńskim. Jakie były pierwsze słowa skierowane do człowieka przez Boga? Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. A więc kochajcie się, bądźcie blisko. Tak jak sakrament kapłaństwa realizuje się wtedy, kiedy głoszę Słowo Boże i sprawuję sakramenty, tak wasz sakrament małżeństwa realizuje się wtedy, kiedy jako małżonkowie okazujecie sobie miłość. Ja jako ksiądz sprowadzam Pana Boga na ziemię w czasie sprawowania sakramentu, a wy jako małżonkowie sprowadzacie Boga na ziemię w momencie okazywania sobie miłości. Ewangelia to inaczej dobra nowina. To, czego nauczał Chrystus, ma prowadzić do szczęścia. Jezus mówi o miłości Bożej, która daje największe szczęście. I co ciekawe, małżonkowie to największe szczęście. Tą miłość Boga mogą sobie wzajemnie okazywać. Żona, będąc w ramionach męża, może i powinna się czuć jak w ramionach kochającego Boga. I podobnie mąż w ramionach swojej żony może i powinien się czuć jak w ramionach kochającego Boga. No właśnie, ale jeżeli zamiast świętej rodziny w domu jest tak zwany Armagedon, to trzeba uświadomić sobie, że ryba psuje się od głowy. Co to znaczy dla rodziny? To znaczy, że jak jest źle w rodzinie, to jest źle przede wszystkim w małżeństwie. Jak nie ma miłości między małżonkami, to trzeba sobie dobitnie powiedzieć, że w domu jest patologia, którą później widać na dzieciach i widać oczywiście na samych małżonkach. I żeby to naprawić, trzeba się zapytać, ile jako małżonkowie spędzacie ze sobą czasu, ile ze sobą rozmawiacie, jakie te rozmowy są. Czy obsypujecie się komplementami, czułymi słowami? Czy się wzajemnie chwalicie, zachwycacie się sobą? Czy jesteście w stanie gdzieś ze sobą wyjść, spędzić czas tylko we dwoje, choćby raz w tygodniu? Jeśli chcielibyśmy mieć dobre i szczęśliwe małżeństwo, to trzeba o to zadbać. Nie wystarczy się tylko o to pomodlić, ale trzeba też coś konkretnie ze sobą wspólnie zrobić, twórczo spędzać czas na zabawie i wypoczynku, dbać wzajemnie o siebie, mąż o żonę, a żona o męża. Jeżeli nie ma w małżeństwie dobrych, codziennych relacji, to też nie będzie dobrego aktu małżeńskiego. Jest XXI wiek, tak dobrze rozwinięta nauka, psychologia, moralność, a doświadczenie psychologów, z którymi rozmawiam, i moje doświadczenie z konfesjonału i z rozmów z wieloma małżeństwami bardzo wyraźnie pokazuje, że wiele małżeństw, bardzo wiele, nie rozmawia o swoich pragnieniach i o oczekiwaniach względem małżeńskiego pożycia. To jest jakiś temat tabu. A to przecież ma być źródło waszego szczęścia. I tak jak pytasz męża, co by dzisiaj chciał zjeść na obiad? Tak jak pytasz żony, co by chciała, żebyś jej kupił? Tak samo trzeba rozmawiać o tych sprawach aktu małżeńskiego. Droga żono, nie możesz się domyślać, że skoro zawsze gotuje rosół i on je, to znaczy, że go na pewno uwielbia. Bo może się okazać, że on uwielbia zupę pomidorową, a ty o tym nie wiesz. Była pewna babcia i dziadek. Kiedyś dziadek mówi tak: a wiesz, całe życie tak bardzo cię kocham i nie chciałem cię nigdy urazić. I zawsze, kiedy kroiłem bułkę, choć bardzo lubiłem spód bułki, to jednak dawałem tobie, a sobie górę. A babcia mówi: co ty mówisz, naprawdę? A ja myślałam, że skoro tak robisz, to na pewno lubisz wierzch bułki. Więc zawsze jak ja kroiłam bułkę, to dawałam ci wierzch, choć sama go uwielbiałam, a spodu to tak naprawdę wcale nie lubię, ale go jadłam. Moi drodzy, przez opieranie się w życiu małżeńskim na domyślaniu,
Można nawet w imię miłości i z miłością nawzajem siebie krzywdzić i tak po cichutku cierpieć. Zupełnie niepotrzebnie. Chciałbym teraz przytoczyć, co nam mówi Bóg w swoim słowie na temat małżeńskiego współżycia. Niech mąż oddaje powinność małżeńską żonie, a żona mężowi. Żona nie może swobodnie dysponować własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie i mąż nie może swobodnie dysponować własnym ciałem, lecz jego żona. Nie uchylajcie się od współżycia małżeńskiego, chyba za obopólną zgodą i tylko na pewien czas, aby się poświęcić modlitwie. Potem znowu podejmijcie współżycie, aby nie kusił was szatan, wykorzystując waszą niepowściągliwość. To są słowa, które zapisał święty Paweł Apostoł w liście do Koryntian i to już ponad 2000 lat temu. Akt małżeński nie jest ewentualną możliwością, nie jest też tylko jakimś luksusem. Bóg nakazuje regularność w pożyciu, wzajemną dyspozycyjność seksualną. Zarówno mąż, jak i żona tracą w małżeństwie prawo do swobodnego rozporządzania swoim ciałem. Mają sobie nawzajem służyć aktem małżeńskim, ale nie na zasadzie jakiegoś obowiązku. Nie możesz powiedzieć, to twój obowiązek, mi się należy, ale na zasadzie wzajemnej miłości, troski i szacunku wobec żony, wobec męża. W małżeństwie może i czasem się pojawia niechęć do aktu małżeńskiego. Co to oznacza? To znaczy, że między nimi nie ma dobrych relacji. Żona powie, że ona nie może się przełamać, bo mąż jest grubiański, bo nie mówi komplementów, bo jest nieczuły, bo o nią nie zabiega. A co mówi mąż? A mąż mówi, że czuje się jak żebrak, tyle razy się starał, by był odtrącony, ośmieszony, nie mógł się doczekać. No i dziś chodzi sfrustrowany, jest agresywny wobec żony i dzieci. Ale o tym nie powie, bo mu znowu męska duma nie pozwala, bo twierdzi, że przecież mu się to należy. Żona nie jest w stanie dać tego, co chce mąż, a mąż nie jest w stanie być taki, jak chce żona. I tutaj wreszcie dochodzimy do sedna małżeńskich problemów. Małżonkowie się wzajemnie oskarżają i oboje mają rację. Teraz ważne pytanie do mężów. Jeśli facet nie wybrał celibatu, to co jest dla niego najważniejsze w małżeństwie? Czego mąż najbardziej oczekuje od żony? No chyba wiadomo czego. I z punktu widzenia zaprzyjaźnionego prawnika, z którym analizujemy przyczyny rozwodów, to właśnie brak pożycia małżeńskiego jest główną przyczyną rozwodów. Brak albo czasem też zła jakość. I od tego się zaczyna. Mąż, który nie ma pożycia małżeńskiego, wpada przeważnie w trzy rzeczy. Wyładowuje się poprzez agresję, depresję albo nałogi. I tutaj mamy też odpowiedź na to, dlaczego panowie zaczynają sięgać po alkohol. Żona się broni, żon jest taki i siaki i dlatego go unika. I teraz jak to wytłumaczyć? Jak to naprawić? Bo oboje mają rację. No przecież oboje jako mąż i żona macie swoje racje. Jaki jest do tego klucz? Istotą szczęśliwego małżeństwa jest zrobić krok wstecz i zacząć rozmawiać o swoich potrzebach, o swoich pragnieniach, o swoich uczuciach, o swoich przeżyciach i emocjach. Moje doświadczenie pokazuje, że jest tego naprawdę bardzo mało. Doświadczenie poradni rodzinnych, w których też się radziłem, jak to wygląda w praktyce, pokazuje, że w małżeństwie, które się rozpada, brakuje zwyczajnej, codziennej komunikacji. Nie potrafią i nie umieją się ze sobą dogadać. Ale co ciekawe, przecież
w narzeczeństwie uwielbiali ze sobą być, uwielbiali ze sobą całymi godzinami rozmawiać. A więc trzeba do tego wrócić. Trzeba wrócić do budowania właściwych relacji mąż-żona. Bo jeśli tego nie będzie, to mąż buduje wokół siebie świat rzeczy. Buduje dom, samochody i wchodzi w tylko jedną relację. W relację ze swoją pracą. A co w tym czasie robi żona? Żona buduje relacje z dziećmi, oczywiście z mamusią i ze swoimi koleżankami. Na koniec zadaj sobie pytanie, czy mój mąż jest ze mną szczęśliwy? Czy moja żona jest ze mną szczęśliwa? Jeśli nie, to dlaczego? Co mogę zmienić? Co mogę poprawić, by tak było? Ja ze swojej strony mogę się o to modlić i mogę o tym mówić. Ale nie da się wszystkiego powiedzieć na niedzielnym kazaniu. Dlatego zapraszam małżonków na rekolekcje dla małżeństw, na dni skupienia. Zapraszam i zachęcam do tego, żeby posłuchać sobie w tym temacie różnego rodzaju konferencji, jakie bardzo łatwo można znaleźć w internecie. A co do modlitwy, to trzeba za małżeństwo modlić się codziennie, nie tylko w niedzielę. Bo tak jak ja jako ksiądz muszę codziennie modlić się o wytrwałość w kapłaństwie, tak ty jako mąż i żona powinniście codziennie modlić się o wytrwałość w małżeństwie. Amen.